Imię, nazwisko. Piotr Szych. Imię ojca. Nieznany. Imię i nazwisko matki. Agnieszka Szych. Zawód. Ja pracuję w drukarni. Trochę przy maszynach pomagam na magazynie. Dobrze. Był pan widziany w pobliżu domu zaginionej Anny Słowińskiej. Zidentyfikował pana świadek. Został pan rozpoznany w miejscu pracy. Gdzie pan wtedy tak biegł? Spieszyłem się do pracy. Wiemy, że pracował pan wtedy na nocną zmianę. No tak, rzeczywiście. Wtedy się do sklepu spieszyłem. Biegiem do sklepu, tak? No tak, bo chciałem zrobić zakupy, zanim wróci moja matka. Ona jest, no, dość... Tak. Czy znał pan niejaką Annę Słowińską? Tak, znałem, ale nie jakoś dobrze. To była koleżanka mojej byłej dziewczyny Małgosi. Znajoma koleżanka. Tak się składa, że Anna Słowińska zaginęła. A parę dni później znaleziono na śmietniku jej przedmioty osobiste. Pióro, pierścionek, pamiętnik oraz jej fotografię. Zabezpieczyliśmy na nich odciski palców. Porównaliśmy je z odciskami, które pobraliśmy od pana dzisiaj rano. I są identyczne. Jak pan to wyjaśni? Nie wiem, skąd się wzięły tam moje odciski. Nie mam pojęcia, to musi być jakaś pomyłka. Słowińskiej w charakterze podejrzanego zatrzymany został 22-letni pracownik drukarni Piotr Esz. Jego udział w sprawie potwierdziły badania odcisków palców na znalezionych kilkanaście dni temu zdjęciach i przedmiotach osobistych zaginionej. Piotr Esz został zidentyfikowany przez świadka. Prokuratura wydała nakaz aresztowania Piotra Esz na 3... Energoterapii i uzdrowień Teodora Schildberga, słucham.